Reprezentacja Polski zalicza jedne z bardziej wstydliwych eliminacji do wielkiego turnieju. Czterokrotne straty punktów, w tym dwukrotnie z Mołdawią, zapisały się na niechlubnych kartach historii polskiego futbolu. Przed biało-czerwonymi ostatnie grupowe starcie, lecz nawet zwycięstwo nie zagwarantuje nam pewnego awansu na Euro. Już na tym etapie, czyli przed meczem z Czechami, można jasno stwierdzić, że nasza kadra zawiodła na każdej płaszczyźnie. Czy jest to największa klęska w spotkaniach o stawkę? Żywot polskiego kibica polega na tym, że zawsze może być przecież gorzej i jak historia pokazała, było niekiedy równie słabo. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury. I zanim przejdziemy do tego jakże tragicznego filmu, którym będziemy mówili o największych porażkach reprezentacji Polski z drużynami, gdzie byliśmy faworytami na papierze przynajmniej, przejdźmy do rzeczy, która jest dosyć pozytywna. W związku ze zbliżającym się meczem Polski z Czechami, sponsor kanału Betfam przygotował dla was pewną, naprawdę pewną promocję. Nawiązując do sytuacji Lewandowski-Jamal, podczas niedawnego meczu FC Barcelony została przygotowana specjalna i co najważniejsze pewna promocja polegająca na tym, czy Lewandowski przybije piątkę w meczu Polska-Czechy. A jaka to będzie piątka, nie ma najmniejszego znaczenia. Może być przed meczem, może być w trakcie gry, a może być po zakończeniu spotkania. Także nie ma znaczenia, czy z kolegą z drużyny, z rywalem, z arbitrem. Kompletnie nic się nie liczy. Wystarczy, że Lewandowski przybije piątkę, a wy zgarniacie wtedy 200 zł darmowego doładowania, którym następnie dysponujecie, jak tylko wam się podoba. Zachęcam oczywiście do zagrania wszystkie pełnoletnie osoby. Grajcie przede wszystkim z głową, link w opisie, a my przechodzimy teraz do meritum. Lata 90. w polskim futbolu nie należą do najchętniej wspominanych. Był to okres wielkich afer korupcyjnych, ale i największego marazmu w piłce reprezentacyjnej. Po ostatnim wielkim sukcesie, jakim było trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 86. roku, nastały chude lata, które trwały do czasów eliminacji Mundialu 2002. Niespełna 10 lat po wspaniałych Mistrzostwach w Meksyku kadrę prowadził Henryk Apostel. W 1992 roku zdobył z Lechem Poznań swoje pierwsze mistrzostwo, a rok później powtórzył ten sukces, choć nie obyło się bez kontrowersji. Był to bowiem sezon, w którym miała miejsce tak zwana Niedziela Cudów, a Lechowi przyznano tytuł wskutek odebrania go wcześniej Legii Warszawa. I to, co się działo w Krakowie, to nawet dziecko dwuletnie zauważy, jak to było nieelegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a wy jesteście niewidomi. W każdym razie trener bronił się swoim CV, choć opinia publiczna najchętniej zatrudniłaby Janusza Wójcika, który chwilę wcześniej poprowadził kadrę olimpijską do drugiego miejsca na igrzyskach. Apostel szansę prowadzenia kadry otrzymał jako szkoleniowiec z Górnika Zabrze, gdzie chwilę po podpisaniu kontraktu z nowym pracodawcą okazało się, że z funkcji selekcjonera zrezygnował Andrzej Strejlał i po paru miesiącach pracy w Zabrzu, gdzie rundę jesienną Górnik spędził na fotelu lidera, Apostel zamienił Górny Śląsk na siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Postawiony przed nim cel był jasny, awans na Euro 96. Tym bardziej cytując Wojciecha Kowalczyka z 92 roku, który mówił: zmieniamy szyld i jedziemy dalej, nawiązując do przejścia graczy z kadry olimpijskiej do dorosłej reprezentacji. Wydawało się, że sukces Barcelony będzie nowym początkiem i pozwoli pierwszej kadrze osiągać satysfakcjonujące wyniki. I trzeba stwierdzić, że takie również miały miejsce, ale na nieszczęście polskich kibiców przeplatane były z wielkimi wpadkami. Podczas eliminacji do turnieju w Anglii biało-czerwoni potrafili dwukrotnie zremisować z Francuzami czy urwać u siebie punkty Rumunii, późniejszemu zwycięzcy grupy. Do tego w znakomitym stylu rozgromili na własnym stadionie Słowację 5-0 czy pokonali Izrael 4-3. Udane występy podopiecznych Henryka Apostela można zawęzić jedynie do spotkań domowych. Wyjazdy, nie licząc sensacyjnego remisu z Francuzami, były katastrofalne. O ile na inauguracyjną klęskę z Izraelem można było przymknąć oko, o tyle blamasz 1-4 z o wiele niżej notowaną Słowacją wzbudził spore dyskusje w piłkarskim środowisku w naszym kraju. Co ciekawe, miał on miejsce po 4 meczach z rzędu bez porażki, w tym po wygranej 5-0, także ze Słowacją u siebie. Gwoździem do trumny okazał się jednak remis. Remis z Azerbejdżanem w ostatniej serii gier, w meczu, w którym i tak nie mieliśmy matematycznych szans na awans. Ale w spotkaniu historycznym, z punktu widzenia gospodarzy, którzy tym samym zanotowali swój jedyny punkt w tamtych eliminacjach, które Polacy zakończyli na 4. miejscu i po których Henryk Apostel podał się do dymisji. W 1997 roku posadę selekcjonera doczekał się w końcu Janusz Wójcik. Został on następcą Antoniego Piechniczka, który zrezygnował z pracy w trakcie trwania eliminacji do Mundialu 98 we Francji. A jak się okazało, już w maju 97 roku straciliśmy jakiekolwiek szanse na awans, a do rozegrania pozostały 3 mecze. Marian Dziurowicz zadowolił opinię publiczną i wybrał człowieka, którego kibice domagali się od ładnych paru lat. Od 93 roku, w którym to Wójcik stracił szansę na prowadzenie kadry na rzecz Apostela, prowadził Legię.
Legię, z którą to zdobył mistrzostwo. Do tego, wydawać by się mogło, zyskał kolejne doświadczenie reprezentacyjne, gdyż przez 2 lata prowadził reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23. Wójcikowi nie pozostało nic innego, jak wziąć się do pracy i, cytując klasyka, golić frajerów. Jak się z czasem okazało, to my byliśmy tymi frajerami. Jako że jego kadencja przypadła około 5 lat później od sukcesu w Barcelonie, piłkarze z kadry olimpijskiej byli w kwiecie piłkarskiego wieku. I to na nich Wójt opierał budowę składu. Takie nazwiska jak Brzęczek, Juskowiak, Kowalczyk, Łapiński czy Wałdok stanowiły fundament drużyny. Janusz Wójcik przejął reprezentację w trakcie przegranych już eliminacji do mundialu. Wiadome więc było, że nikt nie będzie go rozliczał za resztę meczów, która pozostała do rozegrania, a prawdziwa weryfikacja nastąpi podczas eliminacji Euro 2000. I o ile na Euro 2000 również się nie zakwalifikowali, kończąc grupę na 3. miejscu i przegrywając z Anglikami meczami bezpośrednimi i bilansem bramkowym, posiadając jednak tyle samo punktów, to największa wpadka miała miejsce jeszcze podczas eliminacji do Mundialu 98. W ostatniej kolejce Polacy pojechali do Gruzji i przegrali 0-3 z drużyną, z którą parę miesięcy temu wygrali 4-1 w Chorzowie. Na Mundial w 2002 roku jechaliśmy po złoto. Tak, dokładnie takie zapowiedzi snuł ówczesny selekcjoner Jerzy Engel. Mieliśmy wówczas do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym do stereotypowego dla polskiego piłkarza. Piłkarze zbyt bardzo uwierzyli w swoje umiejętności, bo taką rzeczywistość wykreowały media głównego nurtu. Pierwszy mecz miał być spacerkiem. Co z tego, że mierzyliśmy się z gospodarzami turnieju, skoro to azjatycka drużyna, która nie ma bladego pojęcia o zasadach piłki nożnej. Rzeczywistość okazała się brutalna. Tomasz Hajto nie potrafił wygrywać pojedynków główkowych z natury z nie najwyższymi piłkarzami z Azji. Reprezentacja Polski kontynuowała swoją fatalną grę z meczów towarzyskich przed mistrzostwami i przegrała 0-2 z Koreą Południową w pierwszym meczu, dokładając do tego późniejszą klęskę z Portugalią, co przekreśliło szansę na awans. W meczu o honor Polacy pokonali Stany Zjednoczone. Po nieudanych mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku z funkcją selekcjonera pożegnał się Jerzy Engel. Michał Listkiewicz, ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, postawił na najbardziej medialne nazwisko w polskiej piłce. Powierzył bowiem poprowadzenie reprezentacji Polski Zbigniewowi Bońkowi, który miał za zadanie awans na pierwsze, historyczne dla naszego kraju, Mistrzostwa Europy. Wybór byłego piłkarza m.in. Juventusu czy Widzewa mógł być dla wielu zaskakujący. O ile o karierze piłkarskiej można mówić w samych superlatywach, o tyle przygoda z ławką trenerską pozostawiała wiele do życzenia. Przed objęciem kadry narodowej Zbigniew Boniek prowadził 4 kluby, z czego ostatni 6 lat przed podpisaniem umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Autentycznie można zadać sobie pytanie, jak to się stało, że pracę selekcjonera otrzymał człowiek, który nie pracował przez 6 lat. I też należy zaznaczyć, że nie był to przypadek imienia Zinedine Zidana, który po wygraniu wszystkiego co możliwe z Realem pozostaje parę lat bez pracy i nikt raczej nie przecierałby oczu ze zdziwienia, gdyby dzisiaj zaoferowano mu pracę z reprezentacją Francji. Nie, Zbigniew Boniek prowadził odpowiednio Lecce, z którym spadł do Serie B, Bari, z którym również zanotował relegację, San Benedetto, grający w Serie C, gdzie wytrwał raptem 10 kolejek, i Avellino, z którym co prawda wywalczył awans na zaplecze Serie A, ale w następnym sezonie pożegnał się z pracą po 4 kolejkach. Argumentacją, która miała przemawiać za zatrudnieniem Zibiego w roli trenera, nie miał być warsztat trenerski ani osiągnięcia w roli szkoleniowca, ale piłkarska legenda Bońka. Jak się z czasem okazało, nie wystarczyło. Reprezentacja Polski zanotowała porównywalne z aktualnymi eliminacje, które zakończyła na 3. miejscu. W grupie wyprzedziliśmy San Marino i Węgry, a także musieliśmy uznać wystrzał Szwecji, zwycięzcy grupy, i Łotwy, z którą zanotowaliśmy jedną z bardziej kompromitujących porażek w historii. W drugiej kolejce Łotysze pokonali biało-czerwonych 1-0 na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, przyjeżdżając do stolicy w roli, wydawać by się mogło, chłopców do bicia. Zwycięstwo nad Polakami dało przysłowiowego kopa i było początkiem wspaniałych eliminacji w wykonaniu podopiecznych Starkowca, zakończonych pierwszym awansem na Euro. Winę za klęskę wziął na siebie Zbigniew Boniek. Muszę powiedzieć, że w najśmielszych przewidywaniach nie myślałem, że ten mecz przegramy. Zdawałem sobie sprawę, że drużyna Łotwy jest drużyną doświadczoną. Mimo wszystko wydawało mi się, że poradzimy sobie z nimi. Tym bardziej, że moja ocena była oparta na tym, co widziałem, jak chłopcy trenowali w ciągu tygodnia. Przygoda Bońka z reprezentacją potrwała niespełna 6 miesięcy, a spotkanie z Łotwą do dzisiaj jest wspominane jako jedno z bardziej wstydliwych w historii meczów naszej kadry o stawkę. Sam Jerzy Dudek uważa, że w grupie brakowało liderów, a jedynym był trener, zaznaczając przy tym: wydaje mi się, że swoją osobowością przyćmił wszystkich. Nikt za bardzo nie chciał się odzywać, dyskutować na temat taktyki. Bo skoro Boniek powiedział, że mamy grać na przykład prawą stroną, widocznie powinien wiedzieć, co robi. Nawet jak pojawiały się jakieś wątpliwości, każdy dusił je w sobie, bo wydawało mu się, że mogłyby zostać źle odebrane. Między trenerem i zawodnikami nie było właściwego kontaktu.
Nastroje po losowaniu grup na Mistrzostwach Świata w 2006 roku były pozytywne. Nie licząc Niemców, gospodarze turnieju, trafiliśmy według opinii publicznej najlepiej jak się dało. Oczywiście biorąc pod uwagę egzotyczne reprezentacje. Kostaryka pewna wygrana i faktycznie wygraliśmy, tyle że w meczu o honor. Paweł Janas, który zastąpił Zbigniewa Bońka na stanowisku selekcjonera, zszokował powołaniami i nie zabrał na mundial Dudka, Kłosa i przede wszystkim Frankowskiego, najskuteczniejszego, w szczególności biorąc pod uwagę liczbę rozegranych minut, która była ponad dwukrotnie mniejsza niż Macieja Żurawskiego, strzelca eliminacji. Jego były klubowy kolega, Żurawski, na którym selekcjoner oparł ofensywę, nie sprostał oczekiwaniom i w meczu otwarcia z Ekwadorem, który przecież parę miesięcy temu pokonaliśmy w Barcelonie i to bez większego wysiłku 3-0, miał problem z najprostszymi zagraniami. I to ze wspomnianego meczu towarzyskiego wynikał m.in. optymizm kibiców i wielka nadzieja na korzystny rezultat w meczu otwarcia. Ale także z tego, że graliśmy z ekipą znajdującą się na 39. miejscu w rankingu FIFA, podczas gdy sami zajmowaliśmy nie najwyższą, 29. lokatę na miesiąc przed turniejem. Starcie z Ekwadorem bliźniaczo przypomina mecz z Senegalem podczas meczu otwarcia na mundialu w 2018. Również wydawało się, że mamy potencjał, balonik był napompowany, a ostatecznie pękł i to z wielkim hukiem. Ekwador w pełni zasłużył na zwycięstwo, a Polacy nie podołali w meczu otwarcia, jak historia pokazała nie po raz ostatni, przegrywając 0-2. Porażka w kolejnym meczu z Niemcami pogrzebała nasze szanse na wyjście z grupy. Eliminacje do Euro 2008 na zawsze zapisały się na kartach historii w polskiej piłce. Pod wodzą Leo Benhakera, trenera z prawdziwego zdarzenia, gdzie analizując sytuację w naszej piłce i jego osiągnięcia można zadać sobie po latach pytanie, co on tam robił, awansowaliśmy na pierwsze w historii Mistrzostwa Europy, które same w sobie skończyły się rozczarowaniem. Jednak do samych eliminacji i fantastycznej postawy Ebiego Smolarka nadal wraca się z pełnym uśmiechem na ustach. Zwycięstwo z Portugalią i Belgią na Śląskim czy zwycięski remis w Lizbonie po bramce Krzynówka stały się wręcz kultowymi wydarzeniami w piłce reprezentacyjnej. Fakty są mimo wszystko niepodważalne. W tych samych eliminacjach zanotowaliśmy dwie wstydliwe porażki, które nie miały prawa się wydarzyć. Już na samym początku zmagań o wyjazd do Austrii i Szwajcarii podejmowaliśmy reprezentację Finlandii. I doskonale było widać, że był to nie tylko początek walki o Euro, ale i pracy Leo Benhakera z reprezentacją Polski. Przez 45 minut oglądanie meczu było karą. Wyróżnić nie było kogo. Smutno wyglądała nasza reprezentacja. Bez błysku lidera, kogoś, kto cokolwiek mógłby zrobić. Twardzi jak skały Finowie z łatwością rozbijali niemrawe próby, a pomysł grania wysokich piłek do niskiego Tomasza Frankowskiego i zmuszania go do walki w powietrzu z samym Hypią był beznadziejny. Napastnik Tenerife miał takie szanse jak Gołota w walce z Tysonem. W taki sposób skomentowali to spotkanie Robert Błoński i Dariusz Wołowski, dziennikarze Sport.pl. Brak odpowiedniej taktyki i słaba forma kluczowych zawodników sprawiła, że Finowie pod wodzą Roya Hodgsona pokonali nas 3-1, a kibice zgromadzeni na stadionie w Bydgoszczy żegnali Polaków gwizdami. Od drugiej kolejki zaczęliśmy jednak regularnie punktować. Po remisie z Serbami biało-czerwoni zanotowali 6 wygranych z rzędu, w tym z Portugalią i Belgią. Też trzeba zaznaczyć, że Belgowie nie stanowili aż tak silnej reprezentacji jak dzisiaj, ale mimo wszystko był to bardzo dobry rezultat, w szczególności biorąc pod uwagę, że było to starcie wyjazdowe. Jednak wygraną z Portugalią i bezbłędną grę Grzegorza Bronowickiego na Cristiano Ronaldo można określać w kategorii cudu. Ale takiego, który był jak najbardziej zasłużony, ponieważ zagraliśmy jeden z lepszych meczów w XXI wieku. I gdy się wydawało, że w końcu stanowimy solidną drużynę, która jest w stanie powalczyć z każdym, przyszła 9. kolejka i mecz z Armenią. Armenią, która w 6 rozegranych do tamtej pory meczach zdobyła 4 punkty. A po meczu z Polską dopisała 3 oczka. Artur Borus skapitulował po uderzeniu z rzutu wolnego, w dodatku jedynym celnym oddanym przez gospodarzy. Była to nasza druga i ostatnia porażka w tych eliminacjach i awansowaliśmy z pierwszego miejsca na Mistrzostwa Europy. Przygoda Leo Benhakera im dalej w las, tym wyglądała coraz gorzej. Eliminacje do Euro 2008 były ostatnim okresem, w którym polscy kibice mogli być dumni z kadry narodowej. Na głównym turnieju odpadliśmy z grupy, a eliminacje do mundialu w 2010 roku można zaliczyć do najbardziej kompromitujących w najnowszej historii reprezentacji. I nawet ciężko wskazać jedno konkretne spotkanie, bo tych była cała masa. Gdyby porównać zestawienie rywali, to śmiało można je zestawić z aktualnymi eliminacjami do Euro 2024, tyle że potencjał piłkarski, przynajmniej biorąc pod uwagę kluby, w których występowali wówczas nasi reprezentanci, był odrobinę mniejszy. Porażka z Irlandią Północną po legendarnym samobuju Michała Żewłakowa, deklasacja w Słowenii 0-3, gdzie cały czas byliśmy w grze o awans, ale piłkarsko na pewno na niego nie zasługiwaliśmy, czy klęska ze Słowacją przy pustych trybunach Stadionu Śląskiego są najlepszym podsumowaniem. Chociaż może nie do końca. Najlepiej obrazuje to tabela, która jasno wskazuje na to, że w grupie Polska wyprzedziła jedynie San Marino. W kolejnych latach również zdarzały się mecze, które można
można zaliczyć do tych najgorszych. Klęska z Czechami na Euro 2012, porażki z Ukrainą, czy remis jakże doskonale znaną nam Mołdawią za Waldemara Fornalika podczas eliminacji do mundialu w Brazylii, a także porażki z Danią i z Senegalem za Nawałki, również można dodać do tej listy. Fakty są jednak niezaprzeczalne. Analizując wszystkie mecze o stawkę biało-czerwonych od lat 90, ani razu nie straciliśmy dwukrotnie punktu w jednym turnieju z tak słabym na papierze rywalem, jakim jest Mołdawia. I to nawet w najgorszych czasach reprezentacyjnych. A waszym zdaniem, który mecz był najgorszym w wykonaniu biało-czerwonych? Czy jednak spotkanie z Mołdawią, tak jak prawdopodobnie większość by wskazała, czy może któreś starcie z tych, które omówiliśmy sobie podczas dzisiejszego filmu? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, trzymajcie się i do usłyszenia.